Siemanko, w kolejnym odcinku. Dzisiaj przystąpimy do wymiany napędu w mojej Hondzie. Dobra. Szósty bieg mamy wbity. Od czego warto zacząć? Od tego, żeby sobie przygotować tak naprawdę potrzebne narzędzia. Ja tutaj mam wszystko, co będę potrzebował. Zacznę od kwestii, która niekoniecznie wszystkich będzie dotyczyć. Czyli zdejmę sobie tutaj mój błotnik. Nie wszyscy go mają. Jeżeli ktoś ma, to niekoniecznie taki, więc mocno indywidualna kwestia. Ale jeżeli kogoś to interesuje, klucz 8. Gdzieś tutaj sobie przyniosłem kubełek na śrubki. I co? I go posiałem. Nie, dobra, jest. Pamiętajcie, porządek w śrubkach to jest ważna rzecz. No jak widać, nie wszystko sobie przygotowałem. Dobra, ściągamy wysprzęglik, ściągamy dźwignię, zmiany biegów i możemy się zabierać za zębatkę zdawczą. To jest 8, jeżeli się nie mylę. Tak. To będzie chyba też długa. Właśnie miałem mówić, żeby uważać tutaj na tą podkładkę, ale widzę, że ktoś, kto to robił poprzednim razem, raczej o to nie zadbał. Dobrze. Nie 12, nie 8, to 10. Tutaj będzie ampułowa 6. Stąd wypadło. Standardowo 8. Dobra, żeby później nie błądzić. Krótka na dole i długa szpilka na górze. Dobra.
dostaliśmy się do zębatki zdawczej. Zębatka nie wygląda najgorzej, ale jak już wymieniam, to wymieniam komplet. Jeżeli łańcuch nadaje się do kosza, to nie ma większego znaczenia, w którym miejscu go przetniecie. Niemniej ja postanowiłem zrobić to na zakówce, zeszlifowując piny do tego stopnia, by możliwe było jej swobodne rozpięcie. Sądzę, że warto to zrobić dokładnie. Nie zaglądamy tutaj zbyt często, więc zrobić rasa porządnie. Ośka to jest 27 i 22. Nasadka 19. Jak już tu jesteśmy, to możemy sprawdzić gumy zabieraka. No jest spoko.
pamiętajcie, by przy dociąganiu nakrętek zębatki zachować właściwą kolejność dokręcania, czyli na tak zwany pentagram. Da Wam to pewność, że wszystkie nakrętki zostaną dociągnięte z taką samą siłą, a sama zębatka zostanie prawidłowo osadzona. Wyczyśćcie dokładnie wszystkie możliwe elementy. Robota to żadna, a przynajmniej będzie zrobione jak należy. Jeżeli nie macie pod ręką żadnego smaru do łożysk, to osobiście polecam dżem z kiwi Owocowa Rapsodia. Zastosowanie dżemu ma tą przewagę nad smarem, że podczas roboty można coś zakąsić. Biorę się powoli do zakuwania łańcucha. Pamiętajcie, że to będzie mocno indywidualna kwestia, jak to zrobić, w zależności od tego, jaką będziecie mieli zakuwarkę. Ja mam akurat AFAM Easy Reef 5 i pokażę to na przykładzie właśnie tej zakuwarki, jak to zrobić. Składa się ona z takich dwóch elementów i dwóch śrub. Smaru nie żałujemy, po to on jest, żeby go zużyć. No i zakuweczka. Okay.
chyba działa. Pamiętajcie, że lepiej jest zakuwać łańcuch dwa razy dłużej, mierząc co chwilę efekt naszej pracy, niż zrobić to za szybko, zakuć go za mocno i musieć robić to drugi raz, lub co gorsza, zrobić to za słabo i zgubić łańcuch w trakcie jazdy. Odwracam teraz przyrząd. Najpierw ściskałem zakówkę. Teraz będę rozbijał piny. Serwisówka nie mówi nic o użyciu kleju do gwintów na śrubie zębatki zdawczej. Ja uważam jednak, że nie zaszkodzi. Zwłaszcza, że moment, z jakim dokręcamy śrubę prawdopodobnie w każdej Hondzie, gdzie zębatka zdawcza trzyma się na śrubie 14 mm, wynosi tylko 54 Nm. W związku z tym odwołuję się do waszego sumienia, czyli mówiąc krótko, rób ta co chce ta. Podczas dokręcania zębatki zdawczej warto wbić bieg i dodatkowo zorganizować sobie jakiegoś pomagiera, który wciśnie tylny hamulec. Jeżeli musicie radzić sobie sami, to pozostaje wam gimnastyka lub blokowanie tylnego koła, na przykład o wahacz. We'll be right back.
Pamiętajcie, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. Jeżeli będę potrafił pomóc, to na pewno to zrobię. Wysprzęglik dokręciłem pico delikatnie, muszę zamówić sobie tą uszczelkę papierową, która tutaj była, którą zdjąłem. No i tak naprawdę robota jest skończona. Łańcucha jakoś szczególnie nie będę naciągał w chwili obecnej, bo i tak będę musiał ściągnąć koło, ponieważ opona jest przebita. Także nie ma teraz sensu się z tym bawić. No i to w sumie tyle. Dzięki za uwagę. Spodobał Wam się mój film? Zostawcie lajka, a jeżeli nie chcecie, żeby ominęły Was kolejne odcinki, zasubskrybujcie ten kanał i wciśnijcie dzwonek. Pamiętajcie, że na kanale są już inne filmy i zachęcam Was do ich obejrzenia. Dzięki za uwagę, czołem!